Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 8. Volkswagen Passat na łuku drogi zjechał nagle na prawe pobocze i bokiem uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak mocna, że auto odbiło się, uderzyło w kolejne drzewo i zatrzymało się na przeciwnym pasie ruchu. Na miejscu zginął siedzący z przodu 57-letni pasażer. Kierowca i trzech pasażerów z ogólnymi potłuczeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala w Kościerzynie. Policja i prokuratura ustalają, co było przyczyną wypadku. Niewykluczone, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą.